otwieram obrady 63. sesji nadzwyczajnej. Witam serdecznie Państwa radnych. Myślę, że krótko mamy tutaj na wniosek o nadzwyczajna, tylko zmiany w budżecie. Tak więc jest to, że mamy forum, więc możemy obradować i podejmować prawomocnie uchwały. Witam Pana Wójta i Pana Sekretarza. Jest tam, jak zawsze, tutaj Pani Ola. I bardzo proszę, przechodzimy od razu do punktu drugiego. Omówienie zmian w budżecie. Panie Skarbniku, bardzo proszę, Panie Wójcie. To tylko dwa zdania. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie na dzisiejszą nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Dzisiejsza sesja jest z tej racji nadzwyczajna, ponieważ potrzebna jest inna konieczność zmian w budżecie i oddaję głos. To może wyłania się z tym, że otrzymaliśmy dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-u i to te zadania mogą być prowadzone tylko przez Radę Gminy. Tak, kwota 18,360 zł to dotyczy wypłaty dodatków węglowych. Są to decyzje w ramach odwołań mieszkańców po przyjmowanej poprzedniej decyzji. Rozstrzygnięto na korzyść tychże mieszkańców. Kwota 18 tysięcy dotyczy wypłaty dodatku 360 zł to są koszty. Druga decyzja także z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Kwota 2103,56 zł dotyczy zwrotu podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi zadania. Też jest związana z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. To jest druga decyzja. I trzecia, to, którą Państwo nie macie, bo to jest, będzie ustawa o poprawka. Kwota 2580 zł. To dotyczy zadania zleconego gminy. Wszystkie decyzje w ogóle dotyczą zadań zleconych gminie. A ta decyzja dotyczy konkretnie konserwacji oprawy ciąg stanu cywilnego oraz ciąg meldunkowych. I tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o zmiany w treści uchwały budżetowej. Może zaraz tak przy okazji wspomnę o WPF-ie, bo to się łączy. W WPF-ie oczywiście to wszystko jest, o czym powiedziałem, oprócz tej decyzji wpłatniczej, to wymaga dodania do tych danych, które Państwo otrzymaliście. Natomiast w WPF-ie jest jeszcze uwzględnione zarządzenie Pana Wójta numer 47/2023 roku. 28 kwietnia tego roku. Tam nie było, nie był wymieniany w WPF. No jak to aktualizuje. Wszystko to dotyczy zadań bieżących. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest potrzeba jeszcze jakiegoś mówienia? Są pytania ze strony Państwa radnych? Nie widzę. Rozumiem, że wszystko jest jasne. Możemy przegłosować ten projekt uchwały wraz z poprawką, którą tutaj też Pan Skarbnik wspomniał. W takim razie bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ja jestem za, to bez tego przeciwko. To będzie do protokołu. No to do protokołu tutaj proszę zapisać, że dwóch radnych jest za. Czyli Robert Bielecki nie taka, czyli 15 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, zmieniliśmy uchwałę budżetowo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zmiana WPR, która została omówiona. Czy jest potrzeba takiego dodania? Nie widzę. Możemy raczej do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za, rozumiem. Tak jak poprzednio. Radny Robert Bielecki, nie Parka również za. Czyli stwierdzam, że 15 głosami za, 0 przeciw, wstrzymujących się. Zmieniliśmy WPR. Zanim zamknę obrady, czy tam jakieś są Państwa, rozumiem, że oświadczenia majątkowe w terminie złożone, wszyscy Państwo dopełnili tej formalności. Dobrze, to ja tylko ze swojej strony jeszcze taka krótka informacja. Tutaj poproszę Panią Magdę Ksidło o rozdanie takiej pocztówki. To, co już wspominałem Wam, inicjatywa nasza, podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy pomnika. No i bardzo Was proszę o pomoc też. Ile
No, jeśli wy możecie, no to jak najbardziej z powodu tutaj przyczyn społecznych będzie ten pomysł. Natomiast też rozpropagowanie tej informacji i być może ktoś się przyłączy i ten będzie chciał wesprzeć takie działanie, więc bardzo jest proszę. To jest sztuka okolicznościowa, która przedstawia wizualizację przyszłego pomnika i ewentualnie tutaj napis, który ma się zamieszczony na pomniku. To jest numer kontrolowany, wszystkie prawda, tutaj wysoką informację. Natomiast jeszcze na linię prawdopodobnie będzie możliwość zakupu cegieł w przyszłości określonej kwoty. Także to jest właśnie inicjatywa społeczna. Opieramy się wyłącznie na wpłatach społecznych, prywatnych, od ewentualnych sponsorów. Jeśli widzicie taką możliwość kogoś zachęcić, to jak najbardziej już koszt wstępny szacowany jest na około 40 tysięcy tej inicjatywy. Tutaj twórcą tego unika jest nasz mieszkaniec Węgla, który się zamierzał, Piotr Zielenia, nasz artysta doktor habilitowany. Tak więc też... Tyle, na razie jeszcze będę pewnie dobrze w tych pocztówek, bo po prostu tak zamierzał. Podpisujemy się tak, żeby nam się to udało na jednostkę pana zrealizować. Większość prac będzie realizowana w wakacje. No, do wakacji chcemy jakby zebrać jak największą liczbę tych środków. Tak więc tutaj było około 4 tysięcy. Tutaj no, oczywiście państwo sami radni ocenicie. Czy chcecie się przyłączyć, czy w zaangażowaniu własnym, finansowym, to już pozostają wam decyzje. Tak, to będzie możliwość, żeby pan To będzie dość dobrze. Po raz pierwszy w naszej gminie powstanie takie miejsce, jak już przy podejmowaniu uchwały mówiliśmy, gdzie będzie można godnie uczcić święta państwowe przed pomnikiem, który no, tutaj będzie poświęcony naszym mieszkańcom tak naprawdę, którzy tutaj poświęcili życie, czy też no, losy swoje, tak więc. Będzie panel historyczny, będziemy oczywiście eksponować te osoby, będziemy zbierać informacje o tych osobach, o tych, które wiemy i o tych, które nie wiemy, żeby można było, że to jest, no, jest dar dla nich i tak naprawdę poświęcenia ich rodzin też, no bo jak utracili życie w walkach o wolność naszą, tak więc. Czyli nadmienię jeszcze, że to dotyczy różnych typów historycznych, wciąż od XIX wieku, skończyły się w czasach tych czasy i dotyczy wszystkich mieszkańców całej naszej ziemi. To, że pomnik powstanie w Niedźwicy, to akurat duże jest miejsce korzystne na realizację takiego obiektu. Natomiast pomnik jest poświęcony wszystkim mieszkańcom gminy Niedźwica w okresie historycznym i udzielanym. Tak więc to... mieszkańcom Niedźwicy, to chciałem i strażnicy, i strzeszkowi, i wszyscy. Dokładnie. Tak więc szczegóły, im bliżej będziemy realizacji, to będę na bieżąco Państwa radnych informował, jak to wygląda. I już jak już będziemy się zbliżali, to też będziemy zapoznawali się z literaturą na ten temat. Tak więc z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję. Rozumiem, że nie ma więcej głosów. Też jeszcze zająć. I to tam bardzo ładnie droga została wysypana, to jest wyszczany, tylko tam jeden mieszkańc jest niezadowolony, bo tam do. Jakby to, nie wiem, wytłumaczyć, do Karola Wąka jest wysypane, a dalej już ani grała, czy będzie. Prawdopodobnie jeszcze spółka komunalna na Łęcz będzie tam starała się. Będzie bardzo wygłosił, żeby tam jakaś taka sztyka urzędowa. No bo mówią, tu wysypane na prywatną drogę, a po drogach gminnej nie ma nic. No tam śmieciarka. Na prywatną drogę. No to on zarzucał, że to jest prywatna droga zagrożona. Nie, no to wszyscy mieszkańcowa wieś jeździ to. Wiem, że to nie jest prywatna, ale on taki zarzucał. Na interpretację. My tam na prywatne drogi nie wysypujemy, a tam jest o której pan radny mówi od kilkudziesięciu lat.
No, tak, jeśli, no, jeśli cała Sylwia cała miejscowość, więc... Ale jest spółka dała już do Sylwia tam jeszcze, żeby nie było takich znowu, że to tam celowane... Ja chciałbym tak jest. Samej wyzywać te nitki, aby... Ja myślę, że teraz wiosny zaczęły się takie, nazwijmy to, kompleksowe już naprawy drogi związane z wywozem kamienia w tej chwili. Wczoraj bodajże chyba był w zatorze. Tam jest co prawda tylko cztery domy, ale no... Ale są. Ale są. Dobrze, szanowni państwo, jeśli nie ma więcej głosów, to życzę państwu dobrych obrad. W takim razie zamykam obrad już w trzeciej na pytanie sesji Rady Gminy. Bardzo państwu radnym dziękuję za...